Panie przewodniczący. Proszę. Można sobie usiąść, proszę bardzo. Bardzo, bardzo boli. Czy może mi ktoś pomóc? Scenarista. Bardzo boli. Nawet co pani się dzieje? Bardzo jest. Co panią boli? Co mi się tak widzę, że strasznie, strasznie boli. Trochę przemoczyło. Ja nie wiem. Mogę najpierw? Sąsiadka mi powiedziała, mam kapustę, mogę badać to. Przykładałam kapustę, no na początku było to trochę mniejsze, ale teraz... Ja nie wiem, może to mnie chyba nigdy nie przytuli już. Kolan pani leci najpierw, żeby panią to przestało bolać. Teraz pani zdejmiemy tą stary opatrunek. No, Jezu, jak to wygląda. Obrzucenie. Ja tego nie chcę. Piersi. Musimy tutaj zdezynfekować tą ranę. I teraz może będziemy mogli zrobić nowy opatrunek. Zabezpieczyć. Lekko zmierzenie mogło zacząć działać. Ja mam z tym do domu wrócić? Zostanie pani na oddziale. Pod obserwacją tutaj zrobimy pani nowy opatrunek. Powinno być lepiej. Przecież z tym się nie da, żeby jak ja mam z tym żyć. Tutaj damy jeszcze pani opatrunek, żeby ta rana oddychała. A moje dzieci? Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Niech się pani nie martwi. Zakleimy pani. Tutaj, proszę państwa, w trakcie zmiana opatrunku. Jeżeli chodzi o przygotowanie, zobaczcie państwo, sami przygotowujemy, bo mamy trenaże w piersi. Natomiast obrzędzenie to jest praca studentów, ale praca też wykładowców. Także my jesteśmy tutaj bardzo twórczy. Jak państwo sobie później podejdziecie bliżej, zobaczycie, że pani Olga, ja już teraz oczywiście to jest poza scenariuszem. Zobaczcie sobie, tu już nie będziemy przykleć, bo państwo mówi zobaczyć. Widzicie państwo, to jest mięso mielone, przygotowane specjalnie. Jest część martwicza tkanki rozpływnej. Studenci nasi uczą się, najpierw na zajęciach, na wykładach mają teorię, mają później ćwiczenia, natomiast na centrum symulacji muszą mieć możliwość dotknięcia jak najbardziej realnego, realnej sytuacji. Więc jeżeli tutaj mamy pęsetę i studentka będzie używała tej pęsety, drodzy państwo, oczywiście w prawidłowy sposób, to widzicie, tutaj to jest tkanka, która jest żywą tkanką poniekąd, więc jedna część, zmiana opatrunku, druga część, my, to co państwo, do czego państwa zapraszałam, do bycia symulowanym pacjentem, ponieważ emocje są o wiele większe, jeżeli jest pacjent, a nie symulator, tak czy inaczej. Więc my tutaj płaczemy, potrafimy, wiecie państwo, dusznościami się zajmować u pacjentów, zapraszamy. Już troszeczkę po, ale może pan tutaj bliżej podejdzie, to pan sobie zobaczy. Dlatego ta praca na emocjach jest bardzo ważna. Bardzo dużo wychodzi, dobrze państwo wiecie, że z kompetencjami miękkimi mamy jednak problem tutaj. Czyli kontakt z pacjentem wymaga bardzo wielkiej takiej wprawy i delikatności. Każdy pacjent jest inny, do każdego pacjenta trzeba inaczej podejść. Tak jak tutaj do pani Olgi i tego się też studenci u nas uczą. Także panią Olgę już tutaj, że tak powiem, zostawimy, wszystko wyrzucamy, jest jednorazowe. Pani Olgo, przysłonimy, tak? Słońce, okej. Okay. Może pani odpoczywać, ja myślę. I z tym się też stykamy, że pacjenci, jak dotykamy naszych pacjentów, to mówią, ja nie wiedziałam, przykładałam kapustę, robiłam opatronek z gencjanu fioletu i później się okazuje, że są takie rany. Więc my musimy naszych studentów na takie sytuacje też starać się przygotować. Te dziewczyny dopiero będą na centrum symulacji miały do czynienia z owrzodzeniami i z dusznościami, takimi hardkorowymi sytuacjami, ale ja myślę, że jak pójdą w świat, to będą to pielęgniarki wysokiego lotu. Zaproszę państwa teraz tutaj, możecie państwo sobie tutaj podotykać.